Rocznie co szósta osoba potwierdza, że zdarza się jej kupić produkty z krótką datą, a następnie wyrzucić. Więcej wiadomości na bieżąco w serwisie Gospodarka Polskie Radio PL. To co Polskie Radio 24. Felieton. Z krakowskiego studia Krzysztof Wołoć, to Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Czarny proces spowodował, że niedawni polemicy radykalizacji prawa aborcyjnego wywiesili w Sejmie białą flagę. Skala protestu jego znaczna jak na nasze warunki zachęt. I akcje protestacyjne nawet niewielkich miast. Nagło wybuch trzeba do wydarzenia zorganizowanego właściwie bez użycia wielkich środków logistycznych i bez wsparcia jakichkolwiek innych struktur wzbudził zdumienie wśród polityków, którzy jeszcze kilka dni wcześniej mocno triumfalistycznie i dość arogancko ogłaszali Sejmie zwycięstwo nad lewacją. Co się właściwie stało? Co dało paliwo do erupcji aktywności obywatelskiej? Wbrew temu, co mówią środowiska pro-life i chyba na to też mają nadzieję ruchy programowo zmierzające do znacznej liberalizacji około aborcyjnego prawa, duża część protestujących nie wyszła na ulicę, ponieważ żąda aborcji na życzenie. Myślę, że najpoważniejsza kwestia dotyczy rozłożenia akcentów w prawie ludzkiego życia. Otóż Polki i Polacy mają wszelkie obawy, by nie ufać zaostrzeniu wyborów i dostępie do opieki zdrowotnej. I to szczególnie w tak niewrażliwej kwestii jak ciąża, planowanie potomstwa czy ewentualne zagrożenie zdrowia i życia samych kobiet. Naprawdę trudno wyobrazić sobie dziś bardziej wrażliwy punkt społeczny. W czasach, gdy Polki rodzą w kraju 3 razy mniej dzieci niż na zarobkowej emigracji do Anglii. Gdy młode rodziny naprawdę pieczołowicie planują rodzicielstwo, traktowane nierzadko jako największa inwestycja życia. Podkreślę, to jest więcej niż newralgiczny punkt w tej sprawie. Politycy niestety sprawiają wrażenie tak odklejonych od rzeczywistości, że w pewnym momencie zrobili sobie z projektu Ordo Iuris ideologiczną pałkę do układania wyimaginowanego wszechmocnego lewactwa. Klasa polityczna mocno sprawia wrażenie odklejonej od kolejek szpitala, odklejonej od kosztów psychicznych skromnego bytowania w tak drogim świecie społeczno-gospodarczym, odklejonej od rodzinnego życia za dwie skromne pensje miesięczne w mieszkaniu wynajmowanym albo kupionym na kredyt za słone pieniądze, odklejonej od funkcjonowania bez rozlicznych wpływowych znajomości i możliwości załatwienia sobie mnóstwa spraw dzięki partyjno-towarzyskim układom. I złego wrażenia łatwo nie zawsze wczorajsze sejmowe głosowanie dotyczące odrzucenia projektu Ordo Iuris. Dla całego mnóstwa Polek i Polaków sama wizja karania kobiet za usunięcie nieprawidłowo rozwijającego się organizmu ludzkiego brzmi i brzmiała horrendalnie. Dopóki politycy nie dostali zimnego prysznica w postaci czarnego protestu, co najwyżej stać było niektórych na wzmianki, że może w toku dalszych prac nad projektem Ordo Iuris trzeba będzie zmienić zapisy dotyczące penalizacji. Również bardzo zdawkowe zapewnienia dotyczące opieki medycznej w obywatelskim projekcie Ordo Iuris brzmiały groźnie dla całego mnóstwa kobiet i mężczyzn, którzy mieli słuszne powody obawiać się, że tak nieprecyzyjne stwierdzenia skończą się tym zwykłym, systemową biernością i byle jakością, czy może nawet zaniechaniem realnej pomocy dla kobiet zagrożonej ciąży, a także dla samotnych matek lub rodzin, którym przyjdzie opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, które wyrośnie na niepełnosprawnego dorosłego. A co się z nim stanie po śmierci najbliższych opiekunów? W Polsce często nic dobrego. Czarny protest, niezależnie od jego wymiaru polityczno-medialnego, to kolejna żółta kartka dla naszego państwa, dla naszego publicznego systemu opieki zdrowotnej, dla polityki społecznej. Ideolodzy tego nie rozumieją, ale Polki i Polacy boją się majstrowania przy prawie aborcyjnym, gdyż nie ufają, że ciężarne i ich bliscy uzyskają właściwą pomoc w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia i życia, a także później, gdy dziecko się narodzi. Gdyby znaczna część prominentnych postaci ruchu pro-life była mniej zaślepiona dogmatycznym lumpem liberalizmem, dawno by postrzegła ten problem. Dziękuję bardzo. Nie mając wyobraźni, że w ten sposób te dzieci krzywdzą, że pozorem ratowania ruchów dzieciństwa, zachowania dzieciństwa, opóźniają te dzieci życiowe starcie. Ogłosić dziś wyrok w procesie prezydenta Sopotu i dwóch przedsiębiorców dotyczącym tak zwanej afery.